Właśnie zakończyliśmy bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawy panel ekspertów, w którym uczestniczyli nasi goście. Byli to praktycy życia samorządowego, sekretarze miast m.in. Wrocławia, Poznania i profesorowie prawa specjalizujący się w zagadnieniach samorządowych. Bardzo ciekawa była dyskusja na temat ustawy, która z jednej strony jest potrzebna, ponieważ ona po pierwsze konstruuje w jakiś sposób status pracownika samorządowego, a po drugie wprowadza też pewne niezbędne standardy, których obywatele mogą i powinni móc oczekiwać od pracowników w końcu publicznych. Obszar działania samorządów jest bardzo szeroki, natomiast myśmy koncentrowali się bardziej na sprawach wewnętrznych tych samorządów, na personelu, który w tych samorządach pracuje i w jaki sposób ów personel wyłaniać, w jaki sposób doskonalić jego umiejętności zawodowe, w jaki sposób oceniać. Mówiliśmy też o tym, żeby te przepisy nie ograniczały poza niezbędnym minimum samodzielności samorządu w dostosowywaniu struktur, które tworzą do swoich lokalnych potrzeb i warunków. Te warunki są bardzo zróżnicowane, w związku z tym przepisy nigdy nie mogą i nie powinny, jak to się obiegowo mówi, glajszachtować sytuacji, ponieważ tego się nie da uzyskać. Dla potrzeb tejże informacji były dla nas niezbędne, ogromnie wartościowe opinie, uwagi i komentarze zaproszonych gości, po to, abyśmy mogli jak najlepiej przygotować wnioski z tej kontroli, wnioski de lege ferenda, po to, aby władze samorządowe, które są najbliżej nas, najbliżej obywateli Rzeczpospolitej, mogły działać jeszcze sprawniej, jeszcze lepiej. Te przepisy, które dzisiaj mamy, w dużym stopniu są takim rozsądnym kompromisem między tymi dwoma podejściami i dlatego jakichś wielkich zmian w nich nie potrzeba. Natomiast niewielkie korekty przydadzą się i o nich także dzisiaj rozmawialiśmy. Kontrola ta w pewnym stopniu wiąże się również z poprzednimi kontrolami, które prowadził Departament Administracji, które dotyczyły służby cywilnej, no i które jeszcze będą prowadzone, a będą dotyczyć pracowników służby zagranicznej.